Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie, moje misie kolorowe, na CaseHugu się znajdujemy. Ja ci przypomnę, że w przypiętym komentarzu masz link do tego to konkursu. 50 osób już jest w giveawayu. Jak będzie 100 osób, to konkurs oczywiście startuje, w sensie odliczanie startuje, więc jak chcesz sobie oczywiście dołączyć, no to zapraszam serdecznie. Wystarczy tylko dyszkę sobie z kodem CROXY wpłacić na CaseHuga i masz szansę oczywiście wygrać takiego pięknego błojego i emeczkę tutaj na pocieszenie za 5 dyszek. A my oczywiście na CaseHugu się znajdujemy. Ja ci też przypomnę od razu o konkursie na skina. Jak chcesz oczywiście wygrać, no to sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz dla wuja. No i oczywiście dołącz na Discorda i użyj kodu CROXY na CaseHugu. Oczywiście osobą pewną na tym jesteś. Tak, czekaj, bo tak patrzę, tutaj widzę jakieś nowości się zbliżają. Tutaj widzę zespół 2x2, niedługo nowy tryb będzie na bitwach. No to jest coś, co może zrobić naprawdę furorę. Do tego również share, czyli podejrzewam, że po prostu cała bitwa będzie dzielona. Nikt po prostu nie będzie przegrywał, tylko jakby suma skinów, które będą w bitwie, będą dzielone między dwie osoby. Ja chyba tak to rozumiem, więc naprawdę szykują się fajne tutaj nowości na CaseHugu, a ja oczywiście bitwę tworzę, bo odbyła się wylosował 5 skrzyneczek Dr. Hug, więc zobaczmy, jak te skrzynki oczywiście nas tutaj uraczą. Lecz pierwsze otwarcie AWP-ka, no AWP-ka sporo, bo ponad 6 stówek, zobaczmy, jak pójdzie nam dalej. No teraz mój przeciwnik tutaj trochę zaszalał z tą AWP-ą, ale na szczęście tutaj ciut gorszy stan niż tutaj wuja dostał, ale o Jezu, swojejku, 700 zł, nóż, no to mi się już nie podoba, ale dalej mam przewagę, tak, więc jeszcze na spokojnie, 52 do 58, ostatnia skrzynia, no tutaj będą naprawdę decydować grosze. Okej, okay, no na szczęście stan ten sam, więc trzy koła tutaj wędruje do kiermany wuja, bardzo mi się tą podoba. Oczywiście pamiętacie o giveawayu na Wajkę? Od razu wam pokażę, kto tego giveawaya wygrał, więc tutaj gratuluję wygranej. Tej oczywiście kołsy Antoniu. Warto wziąć sobie udział, może akurat udać się wygrać coś fajnego. Jak chcecie oczywiście jakiś kolejny giveaway, no to nie żebym coś tutaj, wiesz, no ja nic tutaj nie sugeruję, ale możesz napisać w komentarzu, na jaki nóż, albo nie wiem, no, na jakiegoś może skina byś chciał jakiś następny giveaway, to wuja się oczywiście posta... O! Patrz, ale to bęgę! 6 koła! Te skrzynki za 560! Ale się tu nóż zameldował! No powiem tak, no CaseHug tutaj wuja rozpieszcza dzisiaj, 480 zł, teraz skrzynka leci i będzie teraz ostatnia szansa tutaj dla mojego oponenta, żeby tak naprawdę no, dostać coś, co może być warte podobnie, no ale 7 koła, no to jest gigantyczna przewaga, fantastyczna bitwa, prawie 9000 oczywiście złotych wygrane, więc o to chodzi, gościu. Oczywiście też przypominam, że możesz sobie wbijać level na CaseHugu, otwierać skrzynki i tak dalej i możesz sobie potem za level otwierać codziennie skrzynki. Dosłownie codziennie możesz sobie tak naprawdę, w zależności od levela, jak masz wysoki level, no to tak z kilka stów dziennie możesz sobie zarobić, no dajmy na to, zobacz. Jedna skrzynia 127 zł mi tutaj dała, więc nie będę otwierał resty. Po prostu, no musisz mi, gościu, zaufać na słowo, że no w tych skrzynkach co te 24 godziny można naprawdę fajne skiny sobie odebrać, a ja tutaj teraz bym przyszedł na jakąś normalną skrzynkę, na przykład tutaj wuja Nitra i 2000 zł sobie wydał na tą skrzynkę i nie wyłączyłem znowu szybkiego trybu, więc trzeba to oczywiście powtórzyć, tak? Zobaczmy, tylko mam nadzieję, że nie powtórzymy tutaj dropu, który był no dosyć przeciętny. AK Jet Set to jest kała, który kosztuje 1300 zł. To jest jeden właśnie z tych kałachów, no jeden z nielicznych kałachów, którego nigdy nie miałem, ale też jakby, no jest to też skin trochę specyficzny, więc nie każdemu, myślę, on siądzie, ale zobaczmy oczywiście te nasze ulubione skrzynki, które no kosztują dużo, tak, czyli no między innymi też In Love, Counter Snoot i dorzucę sobie tutaj jeszcze Golden Dragona, dzięki czemu bitwa nasza za 6600, ale wrzucimy tym razem Underdoga i wrzucamy oczywiście losowego bota. W ogóle, kurczę, powiem wam, że naprawdę tak dosłownie chwilę udało mi się tutaj naprawdę fajnie moją pęgę pomnożyć. Tak sobie spojrzałem na mój balans i mówię, kurczę, Kroko chyba w formie na CaseHugu. Zobaczmy, kolejna skrzynia In Love, pierwsza bardzo ładnie. Akihabara, no też stan taki, no do zaakceptowania. Czekaj, to Well-Worn? Ej, myślałem, że to jest jakieś field testy, to można malware. No ale dobra, 1600 kosztuje, więc nie będę narzekał, bo... A nie, czekaj, ja muszę narzekać, przecież to jest Underdog.
co ja... Ej, czekaj. Bo to się chyba karty odwrócą. Mhm. Nie no, ej, ale odklejka. Ja zapomniałem, że underdoga wrzuciłem. No to powiem tak. Mam nadzieję, że ten underdog mnie nie pogrzebie, bo tworzę w tym momencie ostatnią bitwę, którą, jeżeli przegram, to... No, zostaje mi 343 zł. Zobaczmy, pierwsze otwarcie, Snurti. No tutaj te same rękawice, znaczy jakie rękawice? Oczywiście te same fejdy. Nie wiem skąd mi rękawice przyszły do głowy. Ale tutaj, no właśnie, ciut gorszy stan dla mnie. No, well worn, chodziło tylko 100 droższy. Ale ten fenek, no nie, ten fenek 2 koła kosztuje. Ale zobaczmy, case hot, no tutaj musi coś dla mojego przeciwnika rzucić. Szczerze nie mam pojęcia, czy to będzie aż tyle, żeby dać mi to zwycięstwo. No na szczęście się udało, 9650 zł. No wyszliśmy dosłownie z kafla na plus może, więc nie jest to bitwa, która jakoś mega bardzo mnie satysfakcjonuje, ale no jest to jak najbardziej krok ku temu, żeby spróbować swojego szczęścia jeszcze raz. Również jak grasz na case hagu, to możesz sobie cashback zdobywać. Im więcej grasz, to możesz sobie oczywiście ten cashback zdobywać coraz większy i możesz go sobie odebrać w dowolnym momencie, jak oczywiście chcesz. Czy mamy 8500, mamy nawet trochę więcej. Czy ja chcę ryzykować underdoga po raz kolejny? Chyba nie chcę, więc zostawiam taką bitwę taka, jaka jest i zobaczmy. Tutaj oczywiście jest mój cashback, w tym momencie wynosi on 900 zł, jakbym chciał sobie odebrać, no to mogę taką kosę. No ale jako jeszcze tutaj no, lubię sobie skrzynką kręcić, no to... Podejrzewam, że ten cashback będzie niedługo troszkę większy, więc sobie pewnie z czasem go sobie odbiorę, jak już będzie mnie satysfakcjonował. Zobaczmy, tutaj kała i kostka, no tak porówno tutaj bym powiedział. Ten wulkan 500, no tutaj też, no mniej więcej tyle samo. Żadnych uniesień póki co, a 3 skrzynki tak naprawdę za 2 koła prawie za nami. I tutaj naprawdę dzieje się nieciekawie. Sushi Master, mamy glowsy, ile one kosztują? 1200, no liczę na ciut więcej, ale zobaczmy Sushi Master, no są znowu glowsy, to będą battle skirt, 800 zł, no bitwa wygrana, ale no to jest 200 na minus, tak, więc nie wiem, czy jest się z czego cieszyć tak naprawdę. Oczywiście, jakbyś chciał kodu Croxy sobie użyć i odebrać 2 skrzynki na Star za free, i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, możesz kodu używać dowoli, no to klika sobie tutaj magiczny plusik, bądź logujesz się z linku z opisu, no i dajmy na to, jakbyś chciał sobie plikiem wpłacić, no to tutaj kodzi Crocs przez Wex wpisujesz, no i oczywiście możesz sobie odebrać. Nie wiem, czy powiedziałem o tym przy konkursie na skina, ale jak nie powiedziałem, to już wiesz. No i tym sposobem 9000, prawie 800 zł mamy. Mam świadomość, że jeżeli tego nie wygram, to mogę zostać, że tak powiem, bezdomny, więc zobaczmy. Bitwa 9610 zł, skrzynia Snurti w stokach 5, 1800 700, jednotka skrzynia. Powiem tak, co to jest za stan tych rękawic jest? Nie. No dlaczego? 7 koła. Albo mogłem teraz underdoga wrzucić, no. No dlaczego ja mam dzisiaj taki pechowy rozstrzał? Nie wiem kiedy dać underdoga, nie wiem kiedy Jak nie było tego underdoga, to nie miałem przynajmniej na kogo winy zwalać. Jakby nie siadło po prostu, no to wiesz, nie mógłbym obarczać się winą, że źle ustawiłem, tak? No a tak to... No jest jak jest. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie.